Dzień dobry Państwu, powracamy po krótkiej przerwie i skupiamy się na rynku długu, przede wszystkim na polskim rynku długu. Z nami połączenie z naszym studiem prosto z Krakowa. Tutaj Tomasz Krzyk, zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, jest naszym gościem online. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Tomaszu, od pewnego czasu rentowności polskich obligacji zniżkują. Nie można powiedzieć, że spadają na łeb na szyję, jak w przypadku obligacji na zachodzie, ale mimo wszystko rentowności nadal w dół. Czy to oznacza, że polskie obligacje są obiektem wzmożonego popytu ze strony inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych? Po części tak. Trzeba zwrócić uwagę na to, że efekt zniżkujących rentowności na rynku obligacji polskich jest de facto takim pokłosiem nastrojów światowych. Tutaj w szczególności trzeba zwrócić uwagę na przejście głównie Stanów Zjednoczonych do luzowania ilościowego, ponowienie tych tendencji powoduje, że inwestorzy muszą sobie przekalkulować stopy zwrotu, większą ilość gotówki na rynku, co też powoduje większy popyt na aktywa, które przynoszą stopę zwrotu, takie jak obligacje, które są postrzegane jako instrumenty bezpieczne. Duża ilość gotówki powoduje, że gdzieś te środki muszą zostać zainwestowane. No i jeżeli patrząc z perspektywy światowej, polskie obligacje dają relatywnie wyższą stopę zwrotu, to też tutaj kierują się oczy inwestorów światowych. No tutaj ten taki znaczący impuls był widoczny od lipca, praktycznie w sierpniu rentowności zarówno Stanów Zjednoczonych, ale też Polski. Znacząco spadły. Teraz widać lekkie odreagowanie, które może być pokłosiem też napięć, które zostały, że tak powiem, ujrzały światło dzienne w sierpniu, kiedy to pojawiły się kolejne napięcia na linii USA-Chiny. Wtedy też zaczęło być odreagowanie widoczne w cenach obligacji. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to 1,5% to jest wynik historyczny, patrząc z perspektywy rynku polskich obligacji skarbowych. No teraz jest to bliżej 2%, natomiast niemniej ten trend jest widoczny i raczej będzie się utrzymywał, patrząc na zarówno prowadzoną politykę monetarną przez główne gospodarki świata, jak i też nasze projekcje naszego banku centralnego, który też raczej nie będzie podnosił stóp procentowych w najbliższym czasie, co nie powinno stanowić jakichś takich znaczących impulsów prowzrostowych, jeżeli chodzi o rentowności. Wspominał Pan, że trend na rentownościach raczej będzie się utrzymywał, a co mogłoby zagrozić kolejnym spadkom rentowności polskich obligacji? Patrząc z perspektywy takiej średnio-długoterminowej, na pewno obniżka ratingu przez agencje ratingowe. Do tej pory największe agencje ratingowe, Fitch czy Moody's, utrzymały rating, niemniej w swoich komentarzach wyraziły swoje obawy co do polityki fiskalnej, jaką w nowej kadencji będzie prowadził nasz rząd, że tutaj może być problem po stronie spięcia budżetu i utrzymania wskaźników, które charakteryzują gospodarki. Mowa tutaj o deficycie versus PKB, czy też postępującej inflacji, którą też możemy już zaobserwować, co suma summarum może dawać wyzwania dla naszego rządu i co też może wpłynąć na ocenę naszego długu na świecie, co później może mieć z kolei przełożenie na wyższe rentowności. Rok 2020 to rok, w którym po raz pierwszy od 1989 roku budżet naszego państwa będzie, a właściwie ma być zbilansowany. Czy to oznacza, że nasze obligacje staną się jeszcze bardziej apetyczne dla inwestorów z zagranicy?
Jeżeli do tego dojdzie, jeżeli się uda takie coś osiągnąć, to z pewnością tak. No tutaj te obawy, które obecnie agencje ratingowe no, pokazują inwestorom, no, mogą się okazać niezasadne. Natomiast no, trzeba też zobaczyć, na ile strukturalnie struktura przychodów naszego budżetu będzie pokrywać wydatki, które są zaplanowane na przyszły rok. Czy to nie będzie jakiś efekt jednorazowy, czy też to może być oczekiwane bardziej długoterminowa tendencja. To też z pewnością będzie miało wpływ na ocenę inwestorów naszej gospodarki. Za nami już jesienne wybory. Jesienne wybory do parlamentu, które tak naprawdę niewiele zmieniły w rozkładzie głosów w Sejmie. Czy rynki długu, czy rynek długu odnotował ten fakt? Czy tutaj pojawiła się jakaś większa zmienność na obligacjach? Ja takiej zmienności nie zauważyłem. No można powiedzieć, że raczej to było już wszystko w cenach dotychczas obligacji. No widać to odreagowanie, natomiast to odreagowanie też jest widoczne na rynkach światowych, więc raczej rynek się spodziewał takiego rozłożenia akcentów w polskiej polityce, więc zakładam, że tutaj raczej się to odbyło bez większej zmienności. Spowolnienie w Niemczech, przedłużający się Brexit, który najprawdopodobniej nie nastąpi 31 października, no i wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami, a także rodząca się wojna handlowa pomiędzy USA i Unią Europejską, to wszystko ciąży geopolitycznie na kursach walut, na zmienności na poszczególnych rynkach. A czy na polskim rynku długu te czynniki również są zauważalne? Czy tutaj inwestorzy w Polsce są bardziej podatni na informacje z zewnątrz, na informacje z zagranicy, czy raczej na informacje z naszego polskiego podwórka? Tutaj też muszę powiedzieć, że po części tak, po części nie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz większy udział inwestorów na polskim długu to jednak są inwestorzy krajowi. Inwestorzy też indywidualnie się uaktywnili w tym roku. Bardzo duża ilość emisji kierowana jest również do inwestorów indywidualnych. W związku z tym no, mamy tutaj do czynienia z taką mieszanką nastrojów. Niewątpliwie te czynniki światowe będą ciążyć. Natomiast no, posiadanie własnej waluty no, nie będzie ciążyło może tak na stopie procentowej, może to w zdecydowanie większym stopniu ciążyć na kursie walutowym naszej gospodarki, naszego kraju. No, pytanie, jak będzie się zachowywać inflacja, bo to też po części będzie wpływać na to, w jaki sposób ten wzrost gospodarczy no, będzie miał będzie się kształtował w ujęciu realnym, tak? Czyli po odjęciu tego tak naprawdę impulsu inflacyjnego, który jest też obserwowany i czy realnie stopy procentowe, które są kształtowane w oparciu o też perspektywy jak kształtowania się gospodarki, no w jaki sposób będą się zachowywać w przyszłości. Także no patrząc na ostatnie kilka lat, no to mamy jednak ujemne stopy procentowe realne i no pytanie, na ile to będzie w przyszłości się kształtowało. Czas pokaże, tak? Oprocentowanie polskich dziesięciolatek tuż powyżej poziomu 2% w lipcu, w sierpniu poziomy te były znacząco niższe. Czy do tych lipcowych, sierpniowych poziomów w tym roku jeszcze dojdziemy? Czy być może to już koniec tych spadków, które obserwujemy od kilkunastu miesięcy na polskich rentownościach? Tutaj bym się spodziewał no, tak w perspektywie najbliższego miesiąca raczej utrzymaniu tego poziomu obserwowanego teraz, głównie właśnie z obaw płynących głównie z Wielkiej Brytanii obecnie, ale też no, z tych zdarzeń ogólnoświatowych, co też powiedzmy jest czynnikami ryzyka, które trzeba wkalkulować sobie w rentowność. No tutaj trzeba też pamiętać, że Polska nie jest uznawana przez inwestorów na rynku długu jako taki główny parkiet do inwestowania w momencie, kiedy się pojawia jakieś tam ryzyko światowe. Raczej z tego rynku środki wtedy odpływają, co też sprawia, że rentowności mogą się zwiększać. Więc tutaj patrząc z tej perspektywy, no,
trzeba obserwować na pewno, jak się będzie zachowywać sytuacja w Wielkiej Brytanii oraz też jak będzie postępować polityka monetarna Stanów Zjednoczonych. No i w zależności od tego, który taki, no i Niemcy też rzeczywiście są czynnikiem ryzyka, bo to jest bardzo duży eksporter i tutaj polska gospodarka w znaczącej części jest uzależniona od sytuacji w Niemczech. Który z tych czynników będzie wiodący, patrząc z perspektywy światowej, no będzie to oddziaływało z pewnością na naszą sytuację, jeżeli chodzi o rentowności. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Moim i Państwa gościem był Tomasz Krzyk, zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w Noble Securities. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa zapraszam na krótką przerwę.